cieszę, że tylu was przyjechało. Nasza impreza jest imprezą taką dla wszystkich. Jest to zlot samochodów terenowych. Mamy trochę terenu, trochę przejazdu górskiego. Przepraszamy za długie dojazdówki asfaltem, ale na pewno zrekompensują wam to widoki. Co by tu jeszcze? Później jest przejazd w góry. Druga grupa pojedzie też na odcinek specjalny w Kopiernicach. To jest taki odcinek wodny. Znaczy jeden odcinek jest na torze krosowym. Podjazdy, zjazdy, drugi odcinek jest wodny. Ale do przejechania przez wszystkich. Bardzo proszę o zachowanie ostrożności w górach. Przede wszystkim co? Utrzymujemy odległości między autami. Minimalnie... Ile by przywieźli? Lody będziecie mieli sprzedawane z bardzo rasowego auta terenowego typu Dodge 3/4. Warto oglądać i polizać. Dojechały jeszcze 3 załogi. Na porobkę tam się nie zmieścił. Nie, że ale możesz pokazać. Jak będziecie dzieleni na grupy, jak jedziecie? Mam jeszcze prośbę. Obowiązują nas zasady w ruchu drogowym jak wszystkich. No, na pewno. W połowie drogi po rąbce. I teraz przeczytam. A druga grupa, grupa różowa, proszę, żeby zebrała się samochodami koło naszego tego nasypu, który tam będzie. Ja, Styrna Tomasz, Gazem 69 będę prowadził tą grupę. Żandrowski Aleksander, UAS, Łasko Wojciech, UAS, Mitsubishi Pajero, pan Marek Zarut, który będzie grupę zamykał, Nissanem Patrolem i pan Surowiec Grzegorz Range Roverem. To jeżeli ktoś nie jestem w określony sposób, albo będę stawał prosto przed początkiem OS-u, albo prosto i łamał się tak po skosie, żeby się więcej aut zmieściło. I proszę, żeby wszyscy następni ludzie tak samo parkowali. Będziemy za chwilę robić Rafał Gier, to jest główna organizacja.
Thank you.
auta z rolniczymi opelami na przejazd na samym końcu. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Mikrofon będzie lepiej? Wiedziałem. Rafał, a co jest jak auto w pierwszej dziurze się topi i potem chce jechać dalej? Będzie strasznie wydłużony czas trwania OS. Czyli pierwsze utopienie, wyjazd do OS-u w ten sposób, jeżeli musi być wyciągnięty, to zjeżdża. Nie. Jaka długość odcinka? Proszę? Jaka długość tego jest? Lekko. Zbliża się Toma. Odejdźcie tu panowie, ej! Odsuńcie się! No może być nie czekać. Tak ciągle zdarzyło.
Malutku. Uwaga, może dużo. Po ile wody wyjedzie? To strażacy nie mogą wozić. A ile jeszcze wchodzi? We'll be right back.
Dobra. Thank you.
Pierwsza konkurencja to dotyczy szoskros do 1600 cm sześciennych. Druga konkurencja to jest szoskros od 1600 wzwyż. I następną konkurencją była konkurencja szałpał, to znaczy dotyczyło to dzisiejszego dnia. Bardzo mi było miło, że wszystkie auta mam. Więc tak, trzecie miejsce w konkurencji dzisiejszej, to znaczy szałpał, zajął pan Borowski Janusz na Ułazie. Zapraszamy. Janusz, to dla ciebie na znak pokoju. Drugie miejsce w tej konkurencji zajął nasz kolega z Warszawy, pan Michał Rej Land Rover. Z żoną oczywiście Adriana Niecko, no tak, witamy. Niecko Rej, przepraszam. Jest taki typ auto. Pierwsze miejsce w konkurencji szałpał wygrał pan, który miał najbardziej szałowe auto, czy pałę, nie wiem jak to określić. Wojciech Polowiec. Jeep Wrangler. Nie widziała nic oczywiście. W konkurencji szoskros o pojemności do 1600 cm trzecie miejsce zajął Klimczak Tadeusz Suzuki Samurai. Trzecie miejsce, Klimczak Tadeusz. Wyciąga samochód. Jesteśmy z... Tadeusz, jesteśmy z tobą duchem. Drugie miejsce w kategorii do 1600 zajął Ziembański Paweł, Suzuki SJ413. Paweł Ziembański.
pomaga wyciągać samuraja, no tak. Co znaczy, prawda? Zamiłowanie marki. Pierwsze miejsce w kategorii do 1600 szeskros zajął Jarosław Parylak. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, ale chciałem powiedzieć taką rzecz. To, że wygrałem, to duża zasługa szefa tej całej imprezy. Rafał naprawdę bardzo dużo mnie nauczył, to po pierwsze, a po drugie załatwił mi znakomite opony. Ja myślę, że tak w ogóle to dla Rafała za tą imprezę duże brawa się należą. Dziękuję bardzo. Mogę się pochwalić, że trzecie miejsce to też są moje opony. I przechodzimy do kategorii powyżej 1600 cm. Trzecie miejsce w tej kategorii zdobył pan Paweł Oleszczak. Uwaz! Pawle, gratulujemy. Drugie miejsce w kategorii do 2500 Tadeusz Fiałkowski, Mercedes. Pierwsze miejsce, uwaga, Rey Michał, Land Rover. Adrian Maniecko, Rej. Tylko nie lej. Miało miejsce takie przykre zdarzenie. Koleżance naszej zepsuł się samochód. Przez północy go naprawiali w warsztacie. Nie muszę dodawać, że za darmo, żeby mogła dzisiaj wystartować w lesie. Dziękuję. Druga nagroda Fair Play jest Lizak Krzysztof. Krzysiu Lizak. Popularnie zwany Carlos. Carlos. Krzysiu Lizak wczoraj przeciąg... Lisak, przepraszam. Lisak. Krzysiu Lisak wczoraj swoim patrolem bardzo dzielnym przeciągnął chłopców gazikiem przez całe góry, bo im po prostu się zepsuł motor, a nie chciał ich zostawić, bo uważał, że wzięcie udziału w imprezie jest dla nich najważniejsze. Jechali na szturku i przejechali za góry. Dziękujemy Ci. Chciałem tu jeszcze powiedzieć tak, że mamy najlepszą załogę kobiecą, czyli kierowcę kobietę. Joanna Czapska. Zapraszamy. Szkoda, że Czapska, a nie Czapska, bo by niezły czat był. Ostatnia nagroda jest ufundowana przez sponsora. Akurat sobie zażyczył, tak, dla najlepszej terenówki, czyli kobiety z Bielska Białej, bo chodziło o grupę z Bielska Białej, więc nie czujcie się pokrzywdzeni. Chciał tutaj po prostu podziękować kobiecie, która z Bielska będzie najlepiej jeździła, bo mówiłem, że będą kobiety z Bielska. Ewa Łoboda. Niestety tutaj mamy specjalną jeszcze nagrodę dla najbardziej pychowej załogi. Więc zapraszamy tutaj pana. Panów? Panów braci? Prosimy. Są.
bracia Parprigowie. To jest specjalne podziękowanie za zastrzyki, bo ja od wczoraj robię zastrzyki przeciwbólowe. No i to by było na tyle. Sądzę, że dobrze się bawiliście. Wrażeń macie dużo. Zapraszam was wszystkich za rok. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś po prostu wskazówki dla nas, jeżeli chodzi o zorganizowanie tej imprezy w przyszłym roku, to bardzo chętnie was wysłuchamy. A póki co, no to do zobaczenia znowu. Żona Klimczyka. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce w kategorii Suzuki. Paweł Ziębański już dotarł? Jeszcze nie. Wciąga się. To na razie dziękujemy i życzymy spokojnego powrotu do domu. Oh, yeah, it's going to be a great, great, great.